Szanowni Państwo, pragnę wypowiedzieć wielkich polityka i chciałbym teraz poddać Państwu ręce redaktora Wina Henryka, który prowadził kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo, dobry wieczór Państwu. Chyba zaczniemy, tutaj jeszcze nie chciałem to dołączyć. Godzina już późna i rozszerzyliśmy poprzednie spotkanie, było intensywne, ale pracujmy dalej. To chyba ostatnie będzie jeszcze spotkanie niższe, także bardzo byliśmy wyróżnieni, że możemy w tej błędzie uczestniczyć. Ja się nazywam Wim Bendyk, jestem na co dzień publicystą Dynika Polityka, a gościem będzie profesor Przemysław Kapiński z Uniwersytetu Akademickiego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Chcę nam przedstawiać specjalnie Nieprzewa, literaturoznawca, w zasadzie socjolog, moim zdaniem, czytający polskie społeczeństwo poprzez właśnie literaturę. Ostatnio ukazała się książka Poruszona mapa, o której na pewno też będziemy mówić, ona nie ważne w doniesienia, ale jakby istotniejszy dla nas jest szerszy kontekst tego, co działo się dwa tygodnie temu w Warszawie podczas Kongresu Kultury, którego profesor Czapliński był współtwórcą i uczestniczył w otwarciu bardzo ciekawym wystąpieniu, o tym też pomówimy. Jeszcze tylko taka uwaga, czysto mówią też protokolarne, tutaj pan Błażej powiedział, że takiego samo polityki. To była pewna formuła, którą nasz tygodnik użył jakiś czas temu, jeździliśmy po miastach polskich, organizując spotkania z mieszkańcami tych miast na różne tematy dotyczące polityki, kultury, innych problemów. W pewnym momencie ta formuła, mieliśmy wrażenie, wyczerpała się jakoś, nie była mniejsza potrzeba spotykania się, ale odkrywamy, że znowu chcemy się spotykać i rozmawiać. Dlatego też wracamy do pomysłu. Nie wiem, czy utrzyma się tam podstawową polityki, ale na pewno będziemy znowu wędrować po Polsce wspólnie z miastami, które nas zaproszą proponować dyskusję na to, co nas najbardziej interesuje. No jak powiedziałem, dzisiaj porozmawiamy o Kongresie Kultury. Tak naprawdę co to wydarzenie i to, co tam było mówione, znaczy dla tego, chociażby o czym była mowa przed chwilą na poprzednim panelu, bo bardzo silna korespondencja będzie. Proponuję następujący model kształt tej dyskusji. Chwilę porozmawiam w formie dialogu z profesorem Czaplińskim, a potem oczywiście zapraszam Państwa i po prostu rozmawiajmy jak najszybciej już wspólnie, ale chciałbym po prostu zbudować pewien fundament do tej dyskusji, żebyśmy potem przedstawić zorganizowania wszystkim, ale tyle nie mam czasu, bo do rana będzie to na pewno zeszło, więc ja zaproponuję pewną koncentrację na kilku wątkach. No i właśnie, ponieważ punktem odniesienia jest dla nas Kongres Kultury, ty byłeś jedną z osób, która uczestniczyła w otwarciu panelu otwierającym. To jest bardzo ciekawym wystąpieniem, którym odniosłeś się, eksplorowałeś w momencie postprawdy. Ono ostatnio, nie chcę powiedzieć, że robi karierę, ale też pojawiło się w dyskusji. Do analizy takich zjawisk jak Donald Trump, czy nasza władza PiS-u, chociażby w Polsce, prawda? Że to jest jakby, zdaje się, najmocniej wyeksponował tę kategorię wykładnik wiekowy w specjalnym raporcie o epoce postprawdy, pokazując, że to są specyficzne czasy, w których nowe formacje populistyczne nie tyle posługują się kłamstwem, jak było zazwyczaj, tylko po prostu w ogóle kategoria prawdy nie jest potrzebna do niczego. Po prostu jest to inna w ogóle epistemologia i inne podejście do rzeczywistości, które nie uznaje w ogóle prawdy jako istotnego komponentu, tak, relacji z rzeczywistością. I
Tak, tak przynajmniej jest w tej propozycji, którą wrócił w ekonomii. Ale ty miałeś swoje przemyślenia. Jakbyś mógł, to było krótkie wystąpienie, bo tak zarówno mówiliśmy w czasie kongresu. Ja tylko jeszcze może dodam, właśnie nie wszyscy z Państwa pewnie na kongresie byli. On był o tyle wyjątkowy w porównaniu do innych wcześniejszych kongresów, zwłaszcza tego 2009 roku w Krakowie, że nie miał organizatora takiego jak Ministerstwo Kultury właśnie w 2009 roku, bo tylko był organizowany siłami społecznymi przy pomocy miasta Stocznego Warszawy, które sfinansowało, udostępniło infrastrukturę, ale cała robota programowa była realizowana bez komitetu programowego. To znaczy cały proces stworzenia programu polegał na tym, że ci, którzy zadeklarowali udział w kongresie, zgłosili, mieli prawo zgłoszenia tematów, na które było ich ponad 320 dokładnie. Z tych 320 trzeba było zrobić selekcję, którą dokonaliśmy metodą, mimo że wiele osób się obawiało, głosowaniem, po prostu demokratycznego głosowania, które umożliwiło było nie 42 problemów, które były trzonem kongresu. Także w tym sensie to była dosyć radykalna innowacja, jeśli chodzi o organizowanie tego typu przedsięwzięć, ale też cała formuła, również rozpoczęcie i tak dalej, w związku z tym też była, bym powiedział, mniej nastawiona na celebrę, bardziej na dyskusję. I właśnie tutaj w tym otwarciu ty mówię się o sprawie, więc jakbyś mógł przypomnieć. Bardzo dziękuję organizatorom za to, że zechcieli o nas przy tej okazji pomyśleć, przy okazji Igrzysk Wolności. Państwo, że zechcieliście zostać Edwinowi, że zaczął od tego kongresu. Rzeczywiście ja takie mam wrażenie, że zanim kongres został uruchomiony, już w gruncie rzeczy osiągnął bardzo ważną rzecz, a mianowicie pokazał, że ludzie potrafią się organizować, potrafią komponować się według zupełnie innych zasad i bez instytucjonalnej pomocy. Po drugie, przepracowali, wypraktykowali bardzo istotną i też drażliwą kwestię, jaką jest selekcja tematów, prawda? Wyobraźmy sobie, że zgłaszalibyśmy tutaj, tak jak wszyscy siedzimy, swoje koncepcje, ale ze świadomością, że tylko niektórzy z nas będą mogli później owe koncepcje dalej zaprezentować, prawda? Czyli musimy się na wstępie zgodzić na to, że część z nas odpadnie, prawda? I by nie wywołać przy tej okazji jakiegoś poczucia frustracji, klęski, przegranej czy czegoś takiego, to także było bardzo ważne. No i wreszcie to trzecie osiągnięcie kongresu to było takie niesłychanie istotne zderzenie języków, czyli właśnie taki bardzo uczciwy sprawdzian, jakimi językami, jakimi metaforami, jakimi słownikami, jakimi koncepcjami dzisiaj dysponujemy do tego, żeby powiedzieć sobie coś o kulturze. Pod tym względem bardzo ważne wydało mi się to pierwsze wasze posiedzenie plenarne, prawda, poświęcone mapie kultury. Podczas tego wystąpienia właściwie pojawił się taki zbiorowy, zremasterowany Sokrates. Jeśli Sokrates został przez nas zapamiętany również z tego powodu, że powiedział wiem, że nic nie wiem i od tego momentu dopiero człowiek powinien ruszać do jakiejś wyprawy poznawczej, to zremasterowanie Sokratesa podczas kongresu polegało na tym, że jego duch pozwolił powiedzieć starajmy się dowiedzieć, czego nie wiemy, ponieważ wiemy, że kultura nam się w tej chwili nie mieści, ona się wylewa. Ci z Państwa, którzy mieli może okazję obejrzeć ową mapę, dosłownie mapę kultury, mogli chyba odnieść podobne wrażenie, tak? Że to, co się dzieje w kulturze, wielość aktywności, podmiotów, które działają, relacji, które się przy tej okazji zawiązują, ról, znaczeń, statusów z kulturą związanych, to się wszystko wylewa z tej mapy. I w odniesieniu do tego, jednym z języków, jedną z koncepcji stosowanych okazała się, jeszcze zanim kongres się rozpoczął, właśnie ta koncepcja postprawdy. W swoim wystąpieniu próbowałem zapobiec jednej rzeczy, takiej reprodukcji
tego w gruncie rzeczy, co w 1977 roku Stanisław Barańczak scharakteryzował przy użyciu pojęć fasada i tył. To był wspaniały moment, tak, kiedy wydawało się, że to pasuje do tamtego momentu kultury. Fasada jest państwowa, sfałszowana na tyłach, natomiast dzieje się prawdziwa, autentyczna kultura, w ramach której ludzie wymieniają się między sobą tym, co odbywa się poza cenzurą. Trwa zatem taka autentyczna komunikacja. Na podobnej zasadzie zaczęto stosować pojęcie postprawdy w odniesieniu do polityków, tak, którzy wytwarzają pewną zasłonę, takie dekoracje postprawdziwościowe, ale gdzieś tam istnieje jakaś prawda, prawda komunikacji społecznej, prawda kultury. Otóż wydaje mi się, że tak nie jest, tak, że jest dużo trudniej. W związku z tym moje wystąpienie właściwie opiera się na trzech przekonaniach, trzech punktach. Po pierwsze, demokracja jest równoznaczna z postprawdą. Po drugie, postprawda ma swoje etapy w dziejach polskiej demokracji po 1989 roku. Po trzecie, wchodzimy teraz w nieco inny, zarówno instytucjonalnie, jak i epistemologicznie, etap owej postprawy. Teraz, dlaczego demokracja jest postprawdziwościowa? Dlatego, że funkcjonuje ona jako pewnego rodzaju umowa społeczna, w ramach której nikt, niczyja prawda nie może odgrywać roli nadrzędnej. Tak? Możemy sobie wyobrazić, to jest oczywiście idealizacyjna metafora, ale możemy sobie wyobrazić demokrację jako okrągły stół. Mówiła o tym podczas poprzedniej debaty Oksana Zabuszko. Możemy sobie wyobrazić demokrację jako okrągły stół, a okrągły stół w sensie przestrzennym musi zawierać pustą przestrzeń po środku. To jest demokracja raczej właśnie ze względu na ową pustą przestrzeń w środku, niż ze względu na ten okrągły stół. Nikt nie może stanąć po środku i orzekać tego, co będzie nadrzędną prawdą. W tym sensie, teraz przechodzę do punktu drugiego, po 1989 roku weszliśmy w taki okres, kiedy właśnie w warunkach postprawdziwościowych usiłowano minimalizować straty wynikające z tego, że żadna prawda nadrzędna nie może funkcjonować. Mogą istnieć reguły, takie jak demokracja nakazuje negocjować, a nie stosować przemoc. Tak, te podstawowe reguły demokratyczne określające, kto ma prawo brać udział w życiu, kto ma prawo wybierać, być wybierany, co to są prawa obywatelskie, tak? Ale to są reguły, to nie jest prawo. Więc po 1989 roku siły polityczne i siły rządzące usiłowały minimalizować straty. Potem nastąpił etap drugi, kojarzę go z wygraną PiS-u i przegraną w 2007 roku oraz powrotem Platformy do władzy, kiedy wszystkie siły polityczne, rządzące siły polityczne były nakierowane na to, by zminimalizować rosnący, maksymalistyczną presję takich właśnie prawd niedopuszczanych do głosu. A pojawiło się ich, jak sądzę, wtedy coraz więcej i one występowały w takiej bardzo wyrazistej postaci, jak sądzę, podwójnej. To znaczy, po pierwsze, to była prawda krzywd socjalnych. Tak? Ten rynek działa niesprawiedliwie. To jest rynek, który permanentnie ludzi wyklucza. To była jedna grupa, która domagała się jakby uznania takiej elementarnej prawdy. I wreszcie, po drugiej stronie, to była prawda o charakterze kulturowym, a więc związana z tym, żeby Polska w dużo większym stopniu honorowała interesy Polaków, a skoro Polaków to większości, a skoro większości, no to jednak kwestie heteroseksualnej tożsamości, katolickości powinny zostać uznane właśnie za ową metaprawdę. I to był drugi etap, kiedy udawało się jeszcze utrzymać owe dwie rywalizujące często ze sobą, ale tak czy owak domagające się uznania w charakterze nadrzędnym, te dwie prawdy. I wreszcie teraz jesteśmy na trzecim etapie. Na tym trzecim etapie aktualna władza, i tu dostrzegam różnicę, historyczną różnicę w rozwoju postprawdy w obrębie demokracji, dąży do tego, żeby stworzyć instytucje, które zapewnią jej możliwość realizacji postprawy. Czyli ona uznaje na powrót, że jej twierdzenia
jej żądania, jej wymagania mają właśnie ów charakter nadrzędny i w momencie, w którym nastąpi ich instytucjonalizacja, a ściślej rzecz biorąc, kiedy państwo, kiedy rząd powoła takie instytucje, które albo będą to realizowały, ale które, albo które nie będą mogły tego blokować, to wówczas nastąpi coś, co wcale nie będzie miało charakteru postprawdziwościowego, tylko będzie paradoksalnie takim paroksyzmem prawdy. Tak? Już teraz mamy do czynienia właściwie z instytucjonalizacją na poziomie prawnym tego, co jest ściśle rzecz biorąc właśnie próbą zamontowania prawdy, a mianowicie na przykład nie wolno mówić o zbrodniach polskich na o współpracy w mordowaniu Żydów, o kolaboracji Polaków i Niemców w mordowaniu Żydów, prawda? Co bardzo wyraźnie zmierza do okrojenia dyskursu publicznego i ewentualnie nauki. To już nie jest postprawda. Tak? Oczywiście z punktu widzenia jakichkolwiek weryfikacji, tu przechodzimy do zupełnie innego zagadnienia, z punktu widzenia weryfikacji, to w dalszym ciągu będzie owa postprawda, dlatego że jakakolwiek weryfikacja natychmiast pokazałaby, że to są twierdzenia nieweryfikowalne albo że to są twierdzenia, które bardzo łatwo obalić. Ale ich instytucjonalizacja nadaje im tak naprawdę charakter performatywny. I to jest chyba największy problem dzisiejszych czasów. To jest wyzwanie w pewnym sensie straszne. Dlatego, że jeśli są tutaj wśród Państwa ludzie interesujący się humanistyką, dyskursami, rozmaitymi koncepcjami ostatnich dwóch dekad, to można by powiedzieć, że postprawdziwościowi politycy od Putina do Trumpa w gruncie rzeczy są takimi uczniami czarnoksiężnika. Tego czarnoksiężnika, jakim był dekonstrukcjonizm. Tak? Oni jakby wzięli sobie do serca, tak, do głowy twierdzenia, które tam były kluczowe, tak? Te, które mówiły o tym, że nie istnieje prawda, istnieją interpretacje, że tak naprawdę najważniejsze jest zdekonstruowanie stanowiska, z którego się mówi, perspektywy, którą się przyjmuje. Tak? To było jakieś takie zaproszenie do postprawdziwościowego myślenia o komunikacji społecznej. Jedna różnica dzieli dekonstrukcjonizm od dzisiejszych polityków, a mianowicie dekonstrukcjoniści robili to po to, aby nikt nie próbował rościć sobie prawa do dysponowania prawdą ostateczną i prawdą nadrzędną, bo wiadomo, że jak ktoś uważa, iż dysponuje taką prawdą, to prędzej czy później założy jakiś obóz koncentracyjny, tak? Że więzienia staną się, zostaną zapełnione. Natomiast dzisiejsi politycy mówią, skoro prawda jest kwestią interpretacji, wobec tego spróbujmy interpretować to tak, jak na to mamy ochotę, czyli powiedzmy coś, mówmy coś, co w świetle wcześniejszych założeń, jakichś takich twardo-empiriokrytycznych, by się nie ostało. Ale najistotniejsze jest oczywiście to, że oni stworzą sobie instytucje, które umocnią to w porządku prawnym. Teraz wróćmy do pytania do kultury. Na ile to, co coś obejrzeliśmy, tym interesami otwierały okres, a potem był cały okres, który pokazał, to właśnie ten niezwykle złożony obraz polskiej kultury. Myśmy, przedstawiając diagnozę, a potem jak patrząc na same obrady, odwoływali się do najnowszych badań, jakie były w ostatnich latach nad polską kulturą robione. I między innymi w 2014 roku ukazało się takie raport z dużego badania realizowanego przez kilka ośrodków praktyki kulturowej Polaków. I tam, dwie charakterystyczne są, można powiedzieć, najważniejsze dla tego momentu naszej dyskusji spostrzeżenie. Pierwsze, że to jest stwierdzenie wprost, które się pojawiało wcześniej, ale to jest jakby empirycznie pokazane i udowodnione, że kultura nie tworzy już hierarchii, tak jak to było jeszcze w epoce nowoczesnej. To, że kultura poprzez pewien ład, możliwość określenia, co jest lepsze, co jest gorsze, co jest kulturą wysoką, co jest masową i tak dalej, no legitymizowało też współgrało z koncepcją struktury społecznej. Prawda? I pewne zachowania były oczekiwane od osób przynależących do pewnych elementów struktury społecznej. W tej chwili tej hierarchii nie ma. Jeżeli byśmy odnosili do jakichś metafor, to można powiedzieć, że metaforą kultury tej hierarchicznej była encyklopedia, taka klasyczna, encyklopedia Britannica, prawda? Gdzie
Wszystko, co się w środku znalazło, było kulturą. Długość tekstów oznaczała ważność zjawisk, które nas wypełniały, a co się nie znalazło, jest powód, prawda? 60 tysięcy artykułów mniej więcej wyczerpywało świat kultury nowoczesnej, prawda? Wielkiej Wikipedii. No i mamy Wikipedię, to jest model kultury dzisiaj, prawda? Angielskojęzyczna ma 4 miliony tasów w tej chwili. I oczywiście długość nie mówi nic o, poza tym, jakie jest zainteresowanie twórców tych has, prawda? Nie mówi nic o ważności. No i co zauważyliście, że tam nie ma hierarchii, to jest baza danych, prawda? Wszystko jest równoważne, można powiedzieć. Tak dokładnie wygląda kultura w Polsce, prawda? To jest zawsze baza danych lub archiwela dyska, jak bardziej malowniczo mówiliśmy, gdzie trudno poprzez na przykład zachowania czy określać dzisiaj status osoby. Bo jesteśmy hybrydami, które właśnie mają różne strategie. No, oczywiście są różne klasowe i tak dalej, ale generalnie to zamieszanie jest olbrzymie. I to jest jakby ten jeden obraz tej kultury, właśnie jako archipelagu, w którym istnieje mnóstwo białych plam do danych. Czy pola niewidoczności, ale jednocześnie takie, które dopiero przyczołujemy się, jak na przykład zastosujemy inny mikroskop, tak? Kiedy etnografia wypuściły do badania obszarów właśnie zmarginalizowanych. Tak, gdzie wydaje się, że nie może być architekturalne, to się okazuje, że może być bardzo bogaty tytuł inaczej zdefiniowany. To jest jedna rzecz, ale druga bardzo charakterystyczna, to tam się pojawiło w raporcie pojęcie próżni socjologicznej. To pojęcie pojawiło się po raz pierwszy w polskiej socjologii w latach 70. To jest podobało profesor Stefan Nowak, opisując stan polskiego społeczeństwa w warunkach realnego socjalizmu i stwierdzał, że po prostu Polacy to są rodziny, najbliższe kręgi rodzinno-sąsiedzkie, przyjacielskie i potem abstrakcyjna wspólnota w postaci narodu i państwa jako instytucjonalnego wyrazu. Po środku nie ma nic. Prawda? No i teraz, wtedy dawało się to łatwo wytłumaczyć, że taki prawie totalitarny system próbował właśnie ingerować wszystkie elementy pośredniczące po to, żeby społeczeństwo nie istniało autonomicznie. No ale kiedy w 2014 roku pojawia się teza o próżni socjologicznej, no to wyjaśnienie jest bardziej skomplikowane. Znaczy ono może interpretować negatywnie, może jakaś anomia zżera nas się rozsumiemy właśnie na archipelag wysp, które widać w kulturze, między którymi mamy komunikację, ale może to pozytywnie, być może stara struktura społeczna się rozsypuje, ale coś być może się dzieje. No właśnie, teraz pytanie do ciebie, jako tego, który czyta tekst. Prawda? Co z tym tekstem? Jaki jesteśmy w momencie, czy właśnie rekonstrukcji społeczeństwa i coś się pojawi, kiedy zdarza się łączyć, jakiś fluid, tlej, coś się pojawi, czy nie, czy jesteśmy skazani już na nas Pytanie jest strasznie trudne. Będę bardzo wdzięczny, jeśli ktoś się włączy. To jest jedno z tych, którego już właśnie zamieszczamy potem do dyskusji, ale spotkanie się po sekcji. Będę próbował odpowiedzieć na to pytanie z tym zastrzeżeniem, które już sformułowałeś. Bardzo ci jestem za to wdzięczny. Ja czytam literaturę. Tak? Czytam literaturę i z tej perspektywy staram się cokolwiek mówić o społeczeństwie, ponieważ literatura jest dla mnie częścią komunikacji społecznej. I z tej perspektywy literatura potwierdza albo też pokazuje mniej więcej to samo, o czym ty mówisz, to znaczy nieadekwatność, anachroniczność dawnych wiązań i dawnych hierarchii. Dawnych wiązań typu klasowego, typu narodowościowego, religijnego nawet, i także wynikających z tego rozmaitych hierarchii. W związku z czym mielibyśmy rzeczywiście taką, to jest w gruncie rzeczy przekleństwo, czy też diagnoza socjologiczna, to o czym powiedziałeś, ta próżnia socjologiczna, to jest diagnoza formułowana od bardzo dawna. Jeżeli dobrze pamiętam, to Brzozowski jako pierwszy, a może nawet nie jako pierwszy, o tym pisał, że nie mamy do czynienia raczej ze społeczeństwem polskim, dlatego że nie istnieje nic takiego jak zróżnicowana więź, prawda, o bardzo zmiennym charakterze. Natomiast możemy mówić o czymś takim jak stowarzyszenie, prawda? Polskie społeczeństwo składa się, to są bardzo mocne więzi, właśnie z takich więzi rodzinnych i okołorodzinnych, sąsiedzkich, prawda?
Janusz Czapiński, który od kilku lat też posługuje się podobnym rozpoznaniem, mówi o tym, że my jesteśmy takim społeczeństwem klastrowym, prawda? To znaczy wynosimy z rodziny ogromną łatwość w tworzeniu mocnych więzi wówczas, kiedy sami zakładamy rodzinę. Natomiast pomiędzy poziomem rodziny, takiego właśnie nieco poszerzonego kręgu towarzyskiego, a tym poziomem wyższym istnieje próżnia. I teraz, jeśli popatrzymy na to z perspektywy literackiej, to okaże się, że zderzają się w tej chwili w związku właśnie z ową próżnią socjologiczną, która ma charakter niepokojący. Pojawiają się dwa dążenia. Pierwsze z nich polega na tym, żeby zreaktywować czy zreaktualizować dawne więzi, które oczywiście są tylko pozornie dawnymi. Tak? One są dzisiaj wytwarzane. To ma pewien charakter takiego działania grupy rekonstrukcyjnej. Czyli to są właśnie te próby polegające na odwoływaniu się do tożsamości narodowej, do tożsamości religijnej, do tożsamości seksualnej. To jest bardzo istotne. To jest bardzo istotna komponenta tych wiązań społecznych, prawda? Czyli jakby odnowić tę więź. I to jest takie działanie, które ma charakter przetrwalnikowy. To znaczy w tych tekstach literackich, w których się pojawia, bohaterowie, czy to konceptualizując to, uświadamiając sobie, jakie działania podejmują, czy też po prostu podejmując je spontanicznie, usiłują się zorganizować, ponieważ jednym z najsilniejszych czynników oddziaływania na dzisiejsze społeczeństwo jest lęk. I z tego dopiero wynikają rozmaite działania. Niektóre formy lęku spychają ludzi do domów, tak? Powodują, że oni się zamykają, że jakby usiłują odgraniczyć się od świata, w ogóle się z nim nie kontaktować albo zminimalizować swoje kontakty z rzeczywistością. Natomiast drugą formą reakcji na lęk jest gniew, jest agresja, prawda? Przezwyciężyć ten lęk można tylko w jeden sposób, a mianowicie znaleźć jakąś formę zabezpieczenia, znaleźć jakąś wspólnotę i razem z nią wystąpić przeciwko źródłu owego lęku. Teraz w ramach tego działania mogą się pojawić właśnie tacy, którzy mówią, myśmy to już, nasi przodkowie już to przechodzili. Przetrwali dzięki temu, że trzymali się swojej tożsamości narodowej, religijnej i seksualnej. Prawda? Trzy najsilniejsze wyznaczniki tożsamości indywidualnej i zarazem trzy najprostsze rzekomo sposoby powiązania ludzi. Bądźmy Polakami, katolikami i heteroseksualnymi. Mamy większość, prawda? Mamy rzeczywistą większość, tylko że to jest oczywiście większość pozorna. Wystarczyło poczekać chwilę, prawda, jak kobiety wyszły na ulicę, żeby ta tożsamość narodowo-katolicko-seksualna okazała się pozorna. Jest w związku z tym drugi sposób wiązania, to jest takie wiązanie o charakterze sieciowym. Czyli nie pytam na wstępie ciebie, kim jesteś, nie zadaję tobie pytania, czy jesteś, jakiej narodowości jesteś, jakiego wyznania, jakiej tożsamości seksualnej, ale angażujemy się, ponieważ łączy nas jakaś wspólna sprawa. To może być rzecz bardzo doraźna, to może być działanie na przykład w obronie skweru, parku, bloku mieszkalnego, dzielnicy miasta, całego miasta, to może być działanie budżetu partycypacyjnego, to może być walka z kapitalizmem na bardzo wąskim obszarze, tak? Ale wtedy ludzie organizują się, czy podmioty, może tak, organizują się wedle swojej, po pierwsze, gotowości, chęci udziału w tym, po drugie, wedle tego, co każdy ma. Nie ma zatem podziału na te twarde tożsamości, tylko są takie podziały, czy jest takie łączenie się trochę bardziej kompetencyjne. Co jesteś w stanie zrobić? Nikt nie jest w związku z tym odtrącany, tylko następuje, i to jest bardzo, bardzo wyrazisty, nowy sprawdzian. Przy tego typu wiązaniu społecznym grupy przetrwają, spełnią swoje zadanie. To widzimy w kilkunastu powieściach.
tylko o tyle, o ile są w stanie się szybko przegrupowywać, prawda? Czyli wstępne łączenie się jest tylko rzeczywiście wstępnym łączeniem się, prawda? Jeśli się okazuje, że ktoś umie na przykład wymyślać program działania, no to z całą pewnością on musi być w takiej grupie decyzyjnej. Jeżeli ktoś na przykład potrafi organizować przemarsze, co też wcale nie jest takie łatwe, to musi być gdzie indziej, prawda? I ci ludzie muszą cały czas się ze sobą dogadywać. Są dwie, mamy już zatem dwie bardzo istotne różnice. Teraz nadchodzi trzecia, najtrudniejsza, najpoważniejsza. A mianowicie wówczas, kiedy dochodzi do takiego pozornego reaktywowania silnych tożsamości, czyli właśnie tej większości. Zbierzmy się, bo tylko w kupie przetrwamy. Zbierzmy się jako Polacy, katolicy i heteroseksualni. To istnieje coś w rodzaju nadziei, ale jak się okazuje, złudzenia na to, że to przetrwa. Że to nie tylko pozwoli przetrwać jakiejś sprawie, jakiejś grupie, ale że ta tożsamość przetrwa. Bo trzeba sobie uświadomić, że poszukiwanie tożsamości jest w dalszym ciągu poszukiwaniem sensu. I nie przetrwa, nie wygra, nie odniesie sukcesu żadna taka tworzona ad hoc wspólnota, jeśli nie zaoferuje ona odpowiedzi na to pytanie. Natomiast w tym drugim sposobie wiązania społecznego od samego początku wiadomo, że po wypełnieniu jakiegoś zadania nastąpi sprawdzian równie trudny. Jak długo jeszcze będziemy ze sobą się kontaktować? Jak długo będziemy podtrzymywać ze sobą więzi, kontakty? Czy jesteśmy w stanie wymyślić coś, co mogłoby nas połączyć wówczas, kiedy wygraliśmy albo przegraliśmy? Prawda? Zobaczcie Państwo, na przykład tu podczas tych igrzysk wolności można się było spotkać z Joanną Bach. Jak ciekawie wygląda różnica pomiędzy drugą i trzecią powieścią Joanny Bator, mam na myśli ten jej cykl Wałbrzyscy, prawda? Druga część powieści, czyli zaraz sobie przypomnę, tak, bo Piaskowa Góra to jest część pierwsza, Chmurdalia to jest druga i Ciemno prawie noc to jest trzecia. Działania, podstawowe działania bohaterów w drugiej części polegają na tym, żeby właściwie odseparować się od społeczeństwa. Społeczeństwo normatywizuje. Bohaterowie w związku z tym oni są tacy tkliwi, tak? Dotykali, wrażliwi, bo oni są inni, odmienni. Szukają wobec tego takich miejsc i takich mikrowspólnot, w których nie będzie owej presji normalizacyjnej. Natomiast w trzeciej powieści, czyli Ciemno prawie noc, widzimy jak tworzy się grupa ludzi, którzy jakby w pewnym momencie orientują się, że właściwie działają w jedną stronę. Że oni wiedzą, że no, tak się najpierw zaczynają od takich bardzo przeciętnych i normalnych rzeczy, typu rozmowa, typu nie wiem, razem zrobić ta herbata. Stopniowo oni wiedzą, że tak naprawdę istnieje bardzo określona sprawa, a mianowicie w ich miasteczku jest jakaś sieć pedofilska. Dużo ważniejsza od tam wybryków nacjonalistycznych, które się dokonują na rynku. Problem polega na tym, że w momencie, w którym zadanie zostało wykonane, pedofil został wykryty, siatka została rozbita, pedofil został ukarany, to też jest bardzo charakterystyczne. Takie dążenie do samosądu. Ważne i niebezpieczne, tak? Bardzo ważna i niebezpieczna cecha współczesnego społeczeństwa. Grupa się rozpada. Rozjeżdżają się na wszystkie strony, prawda? To jest ta podstawowa różnica. Ta pierwsza więź daje złudzenie trwałości. Nawet jeśli aktualne spotkanie się skończy, to sądzimy, że będzie można się odwołać do więzi narodowościowej, religijnej i seksualnej. W tym drugim przypadku była sprawa, była więź bardzo silna. W imię owej więzi ludzie potrafili zrobić bardzo wiele. Więcej nawet niż sami się po sobie spodziewali. Sprawa się kończy, powstaje problem, tak? Więc w największym skrócie z literatury wyciągnąłbym te dwa sposoby rekomponowania społeczeństwa. Jedno ma w sobie coś z takiego pastiszu, tak? Jest działaniem właściwie pastiszowym. Natomiast drugie, tu odwołałbym się do twórczości prozatorskiej Olgi Tokarczuk. Otóż na dość wczesnym etapie twórczości, gdzieś pomiędzy prawiekiem, czyli powieścią z 1995 roku, a dniem domem dziennym, domem nocnym, Olga Tokarczuk wymyśliła sobie taką kompozycję, którą nazwała powieścią konstelacyjną, tak? Czyli powieścią, która ma bardzo wiele przebiegów fabularnych. To jest chyba to myślenie, tak? To jest myślenie konstelacyjne.
Dlatego myślenia konstelacyjnego trzeba kombinować rozmaite siły grawitacyjne, tak? Wykorzystywać już istniejące orbity, wchodzić na nie albo próbować przepchnąć ludzi z jednej orbity na inną. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że w ramach owego działania konstelacyjnego, takiego rekomponowania społeczeństwa, bardzo wiele można osiągnąć na krótką metę. Tak? Właściwie ledwo literatura to zapisała, a już widzimy, jak to działa w życiu społecznym, prawda? Mianowicie dziesiątki tysięcy ludzi potrafią wyjść na ulicę w imię słusznej sprawy, ale pytamy się o to nawzajem, czy to jest ruch, który przetrwa, czy to jest ruch, który może dać początek jakiejś określonej organizacji społecznej, formie wiązania, jak oni się ze sobą będą komunikowali, prawda? Więc to jest jakby jedna część tej fabuły toczy się do momentu, kiedy jest do wykonania konkretne zadanie, a ta druga to jest ten sequel, tak? Czy potrafimy nawiązać kontakt, podtrzymać kontakt na etapie późniejszym? Czy potrafimy być, odwołałeś się chyba przed tą oficjalną rozmową, odwołałeś się do pewnego socjologa francuskiego, ale na przykład Alain Touraine, prawda, powiedział La société n'existe plus, tak? Kilka lat temu taką bardzo ważną książkę napisał. Ona w gruncie rzeczy jest o rzeczach bardzo podobnych, prawda? O tym, że stare wiązanie społeczne już właściwie nie działa. I teraz ja to widzę tak, że jakaś część literatury mówi o tym, że społeczeństwo organizuje się wokół fantomowych tożsamości. Tak, to jest taki pasaż, klasyczny pasaż. Natomiast ten drugi sposób wiązania, o wiele trudniejszy, doraźny. To jest to coś, co można by nazwać takim wiązaniem konstelacyjnym. Dwa pytania proszę Państwu, bo ten drugi motyw, znaczy to właśnie było widać taką treść już w praktyce w literaturze, prawda? To, co było charakterystyczne, na zasadzie też uwagę, że wciąż przychodzili, nie byli zaangażowani w organizowanie, tylko polskimi uczestnikami lub obserwatorami, to bardzo charakterystyczne było niemożliwość uzgodnienia mery, znaczy wspólnego, które połączyło wszystkich za tym, że są w miejscu. Ta sprawa ją połączyła, natomiast próba zbudowania tożsamości takiej, która mówiła, że my coś reprezentujemy, była uciekana w każdym i to na różnych poziomach, od takiej zawodowej na przykład, znaczy, że mówisz my, przecież mamy różne, mimo że jesteśmy różni dalej, na przykład, nie ma wspólnego my dla różni dalej i tak dalej, to się powtarzało. Rzeczywiście ta rozsypka na archipelag była w tym momencie widoczna, ale z drugiej strony gorączko, to znaczy to co mnie uderzało, przynajmniej w tych miejscach, które uczestniczyłem, widziałem, to na przykład dyskusja o centrum i peryferiach, tak, kulturowych, gdzie właśnie mimo tego braku wspólnego my, ludzie usilnie próbowali się porozumieć, doszukając tego minimum umożliwiającego i okazało się, że ludzie po prostu schodzi się do poziomu praktyki, do tego, co sobie do zrozumienia, co mamy, prawda, co mamy ofiarować sobie, żebyśmy razem coś zrobili. I w tym sensie te dyskusje były właśnie fascynujące, że dokładnie nie czuję się tym pytaniem, które też zadałem, co po. Bo tam na przykład padło jedna taka pozytywna konstatacja z tej dyskusji o cenach i peryferiach, że w zasadzie nie ma już ceny. Znaczy mamy proces strukturalny widoczny, znaczy metropolie wysysają to więcej zasobów i to jakby kultura koncentruje się w świetnych metropoliach, zwłaszcza w Warszawie w tej chwili. Ale jeśli mówimy o energii kultury odtwórczej, o tym, jak kultura służy na przetwarzaniu pieniędzy, no to jakość projektów, tego, co się dzieje w takich miejscach jak Remisji, Belgrady, Krasnogródka, Cieszyn, Pszczyna, to można wymieniać, lub dzielnice miasta pośrednio, to Usu, Warszawy i tak dalej, nie odbiega od tych procesów, które można odtwarzać w cenę. Oczywiście one są biedniejsze, ale co do istoty, właśnie może wytwarzania kultury pieniędzy, to tak już nie ma nic, ta konstatacja była taka, że nie ten podział jest sztuczny, prawda? Peryferie mogą być w metropoliach, czy prowincje mogą być w metropoliach, ale generalnie centra potrzebne i teraz tylko pytanie, jak zbudować z tego archipelagu sieć, prawda? Ty znalazłeś odpowiedź na to gdybyś zaproponował. Prawdę znalazłem? Znaczy, no, nie tyle odpowiedź, tylko wiesz, że jest niezbędne, żeby. Rzuciłeś takie hasło.
Ale nie ma. Aha. Nie jestem pewien, czy myślimy teraz o tym samym. Wobec tego powiem krótko o dwóch rzeczach. Pierwsza sprawa to jest taka. Kiedy patrzymy teraz wstecz na 26-7-letni okres transformacyjny i potransformacyjny, to możemy chyba, czy jakby ja z perspektywy literatury, mogę wskazać na dwa najpoważniejsze błędy o charakterze systemowym, które wywołały potworne zupełnie skutki. Straszne skutki. I one się wiążą z bezpieczeństwem. Pierwszy z nich był związany z taką deregulacją państwa, postępującą deregulacją państwa, albo po prostu z wycofywaniem się państwa z wcześniejszych funkcji osłonowych, takich opiekuńczych. I to oczywiście pozostawiało coraz większą rzeszę ludzi sam na sam z kapitałem. Radź sobie sam, prawda? Najlepiej jakbyście założyli prywatną szkołę, bo ona będzie lepsza od państwowej. Najlepiej jakbyście sobie zagwarantowali emerytury poza państwowym systemem emerytalnym. Lepiej może wybierzcie przychodnie i poradnie jednak poza państwową służbą zdrowia i tak dalej, prawda? Obywatelu przestań być właściwie obywatelem, dlatego że można być obywatelem tylko wtedy, jeżeli istnieje civitas, jeżeli istnieje społeczeństwo i państwo. Ogromne niebezpieczeństwo z tym związane polegało na tym, że ludzie żyjący w takich warunkach braku bezpieczeństwa socjalnego prędzej czy później poszukają dla siebie takiego sztandaru, takiego hasła, które w językach publicznych okaże się nośne. Tak długo, w latach 90. i później w pierwszej dekadzie XXI wieku szukano tego języka ważnego, aż wreszcie znaleziono. Otóż okazało się, że nie są nim kwestie ekonomiczne, nie są nim kwestie rynkowe, nie są nim kwestie przyszłości społeczeństwa. Nic z tych rzeczy nie działało. To było w pewnym sensie straszne, prawda? To znaczy, ilekroć próbowano jakby w takim języku mówić o złych warunkach, prawda? O gwałceniu rozmaitych podstawowych zupełnie praw pracowniczych, to było delegitymizowane. Prawda? Mówiono o tym, że to są nieudacznicy, że to jest postawa roszczeniowa. Tak? W związku z tym oni sobie znaleźli język obrony w kodzie symbolicznym bardzo polskim, czyli właśnie w tym, o czym przed chwilą była mowa, to znaczy właśnie w takich bardzo wyrazistych symbolach. Prawda? Polskości, katolicyzmu, kwestii aborcji, relacji pomiędzy dwoma płciami, relacji pomiędzy Polską i Rosją, stosunkowi Polski do Europy Zachodniej, laicyzującej się, czy już zlaicyzowanej i rzekomo głęboko katolickiej Polski, prawda? Znaleziono jakby kompletny język zastępczy. Dlaczego? Dlatego, że ten język zastępczy jest językiem, w którym można się upominać o szacunek. Skoro nie można było mówić, jesteśmy biedni, głodujemy, prawda, bo nikogo to nie obchodziło, albo bo, tak, tutaj znakomite są dramaty Denierskiego i Strzemy, prawda? Wchodzą na scenę kolejni ludzie, którzy mówią, że nie mają z czego żyć, mówią, no to znaczy, że jesteście sami sobie winni, prawda? Bo nie potrafiliście o siebie zadbać, bo nie potrafiliście o to powalczyć, bo jesteście nieskuteczni, bo jesteście po prostu nieudacznikami. Kapitalna jest na przykład parafraza Wiśniowego Sadu, zrobiona przez Pawła Denierskiego, w której główny bohater, taki właśnie przegrany, mówi: najgorsze jest to, że ja wiem, że przegrałem i najgorsze jest to, że teraz muszę sam sobie powiedzieć, że sam jestem sobie winien. Tak jakby ta lekcja neoliberalnego rynku właśnie na tym polegała, nie tylko na tym, że ktoś stawał w obliczu nowych reguł działania na rynku, ale również na tym, że stawał przed koniecznością takiego zaabsorbowania owego języka upokorzenia, języka wstydu. Wiedz, że przegrałeś, ale że przegrałeś nie dlatego, że w tym państwie coś źle działa, tylko dlatego po prostu, że jesteś gorszy. Więc to znalezienie owego języka szacunku było, jak sądzę, niesłychanie istotną, ważną rzeczą takiej narracji potransformacyjnej. A powstało to w wyniku przepatrywania języków nieskutecznych. Znaleziono, jak sądzę, po prostu język, w którym można się upominać o swoją godność. To była pierwsza sprawa. Ta druga sprawa niebezpieczna to było sprawianie wrażenia albo strategiczne przeprowadzanie rozmaitych
rozmaitych aktów emancypacji, tak jakby zmierzały one do coraz większego atomizowania społeczeństwa, czyli przyznawanie praw kobietom, ludziom o innej orientacji seksualnej, ludziom o innej narodowości, wyglądało tak, jakby było zachętą do tego, żeby się odseparować. Kto dostał już te prawa, to w takim razie może sobie tam teraz wprowadzić to swoje życie. Teraz w odpowiedzi na przynajmniej drugą z tych rzeczy, a bardzo bym chciał, żeby na obie, znajduje w literaturze. I to już znajduje w gruncie rzeczy w literaturze polskiej od schyłku XIX wieku. Ta idea powraca teraz w wieku XXI, znajduje coś, co można by nazwać ideą autonomii solidarnej, albo suwerenności solidarnej. Ta suwerenność solidarna polega na tym, by wzmacniać siebie poprzez wzmacnianie słabszych. Jeżeli masz jakąkolwiek siłę, to spróbuj podzielić się z nią, użyczyć jej komuś, kto jest od ciebie słabszy. Ale nie po to, żeby on się oddzielił, tylko po to, abyście razem mogli osiągnąć więcej. Tak? Idea suwerenności solidarnej jest jedyną, jak dla mnie, tak w tej chwili, jedyną alternatywą dla tego, co robi się w Europie Środkowej, ale także i w innych państwach europejskich, by od Brexitu zacząć, a na wariantach izolacyjnych, które pojawiają się w Europie Środkowej, skończyć. Tak? Suwerenność solidarna. Tylko teraz problem powstaje, jak ją wyartykułować, jak ją wprowadzić w życie, jak zobaczyć owe istniejące i nieistniejące powiązania. I to jest to moje wyzwanie, które pozwoliłem sobie sformułować na kongresie, a mianowicie królestwo za narrację. Królestwo za narrację. Jesteśmy w takiej sytuacji, w której czujemy się wygłupieni, po trosze okradzeni, posłani do kąta, trochę na swoją własną, na własną prośbę, na własne życzenie, a mianowicie silna narracja wygląda w tej chwili tak, jak wygląda, to znaczy jest narracją właściwie Sienkiewicza, prawda? Ze wszystkimi tego konsekwencjami, to znaczy ona jest taka neokolonialna, zarówno w odniesieniu do społecznych relacji wewnętrznych, jak i do polityki zagranicznej, jeżeli się tak wyraża. Najlepszym dowodem tego jest przyjęta przez Sejm uchwała w sprawie Wołynia, prawda? Która jakby reaktywuje relacje polsko-ukraińskie sprzed bardzo, bardzo dawna. W odpowiedzi na taką sytuację, w której tamta strona ma narrację, ma swoje symbole, ma bardzo prosty przekaz, w ramach którego potrafi nadać części społeczeństwa szacunek. Jak sądzę, literaturoznawca może powiedzieć tylko jedno. To znaczy królestwo za narrację. Kto dzisiaj wymyśli narrację, która inaczej powiąże społeczeństwo na dłużej, która zwróci szacunek i która zapobiegnie owemu klastrowaniu, prawda? Czyli temu oddzielaniu się ludzi w momencie, w którym zyskują minimum praw politycznych, minimum podmiotowości. Kto wymyśli taką narrację, ten wygra. No i ostatnie pytanie, w tym razie, bo też może... Wygra wybory. Żeby nie były, wygra wybory. No, raz trzeba szukać raczej w kulturze, prawda? Tak. Ale ostatnia rzecz, zanim Państwo się łączą, to list profesor Marianne, który głośno i często stosowany, bo o wiele ważnych rzeczy pani profesor wyraziła. Te najważniejsze przeszkadzanie są dominujące, tak jak już mówimy, narracje, czy nawet silne, pewnym idiomem naszej kultury, ciągle determinujące na sposób myślenia, jest polska wersja romantyzmu. Ten mesjanistyczny, toksyczny mesjanizm polski, który właśnie produkuje takie skutki, jak widzimy w polityce, ale tam jeszcze w tym liście dla nas nie jest zwrócono uwagę. Jeden krótki fragment, w którym pani profesor wprost pisze, że właśnie ten romantyzm zawsze był hamulcem naszych wszystkich wysiłków modernizacyjnych. Zawsze gdzieś na końcu uniemożliwił prawdziwą modernizację, rozumianą jako nie tylko klasykowo techniczną warstwę, ale też zmianę polską. Modernizm. I to, co jest ciekawe, to pani profesor zawsze porównuje polski romantyzm do niemieckiego, prawda? Zainspirowana zupełnie zaskakująco, jak na humanistkę lekturą książki pod tytułem Polski Węgiel.
i właśnie analizowałem uwikłanie Polski dla niej. Właśnie same problemy złożone, które przypisuje nasze przywiązanki do po prostu samobójczego nałogu palenia, który zabija kilkadziesiąt tysięcy ludzi rocznie w Polsce. Ale właśnie tam też powoduje, że nie wiem, że Niemcy swój romantyzm zdołali, znaczy przeszedł na no, swoje dzisiejsze podejście środowiska, znaczy na zieloną modernizację. No, wprost jakby wywodzi się z ich podejścia, po prostu my, ten nasz, który do grupy było oparty na gruncie bohatera narodu i właśnie mesjanizmie, całkowicie jest odwrócony od środowiska. To jest odwrócony od środowiska, to jest intesencja, my tego widzimy w działaniach procesu rządu. Po prostu działa już na mąku, jeśli chodzi o podejście do środowiska. Jak to wytłumaczysz, co? Bo to już pytanie raczej jak literaturoznawcy, to interpretującego słowa innego literaturoznawcy. No, to skojarzenie, które profesorianie zawarła w swoim tekście, jest znakomite. Tak, to tak właśnie należy, być literaturoznawcą, prawda? W literaturze jest cały świat, to należy się poprzez literaturę upominać o cały świat, o całą rzeczywistość, rozmaite wiązania społeczne, rozmaite zjawiska, procesy. Jest, że rzeczywiście coś w tym jest, także polski romantyzm pisze o tym na przykład Ania Balasz, prawda, w swojej książce poświęconej jako poetyce. Polski romantyzm tak naprawdę wyidealizował naturę. Polski romantyzm jest bardzo silnie antropocentryczny, czyli to, że my sobie czasem w szkole, tak nas tego uczono, my sobie interpretujemy romantyzm jako zachwyt naturą, jako pierwsze upodmiotowienie natury, niestety nie pokrywa się z prawdą, jest pewnego rodzaju postprawdą. I co więcej, problemem są zawsze rewersy rozmaitych projektów kulturowych. W przypadku romantyzmu cała ta połać rzeczywistości, która nie mieści się w tym wyidealizowanym, antropocentrycznym wizerunku natury, właściwie pozostaje swego rodzaju ugorem albo takim obszarem do zagospodarowania, prawda? Dla romantyka natura jest w pewnym sensie zwierciadłem duszy. Jak bohater jest w takim stanie rozpaczy, no to idzie nad przepaść, patrzy zło, prawda, na niebie, jakieś tam błyskawice, chmury, tak, albo idzie na cmentarz, tak, albo idzie w ruiny, tak. Natomiast jak jest w nastroju słonecznym, dobrym, pogodnym, bo kocha, bo się zakochał, no to idzie tam do jakiegoś takiego ogrodu angielskiego, gdzie jest dziko, ale tak naprawdę to, ta dzikość jest jakoś uporządkowana. Teraz jakby problem polega na tym, gdzie są, jak zostaną zagospodarowane właśnie te obszary takie bardziej podziemne. Pomysł profesor Marianian od wielu lat polegał właśnie na tym, żeby ten podziemny romantyzm wydobyć, prawda? Żeby wydobyć rozmaitą grozę, która tam tkwi, jakąś taką odwagę spotkania ze śmiercią, z cierpieniem, z tym, co nie aż tak szczytne, tym, co się nie mieści w klasycznym romantyzmie, który jest przede wszystkim w Polsce romantyzmem zbiorowym, romantyzmem martyrologicznym. Tutaj myślę, że to się niestety łączy. Tak? Znaczy, udało się jakby w polskiej kulturze wyrąbać korytarz pomiędzy romantyzmem i górnictwem, bo to jest heroiczna walka, która, mówię teraz niestety, prześmiejecie. Ale w tym śmiechu musi być również coś takiego dostrzeżenia prawdy, tak? Że to jest walka, która również pociąga za sobą ofiary, prawda? To jest jakaś forma zinstytucjonalizowanego polskiego górnictwa. I znowu, można by powiedzieć tak, profesor Maria Jan sama zauważyła, że to, co ogłosiła w 1994 roku, się nie udało. Większość z nas pamięta ten słynny esej Kres paradygmatu. Profesor Marianian stwierdziła, że oto kończy się romantyzm w kulturze polskiej, nie w takim sensie, że nie będzie nawiązań do tamtego paradygmatu, który profesor nazwała romantyczno-symbolistycznym, ale utraciły one swoją siłę oddziaływania. Romantyzm już nas nie motywuje i nie mobilizuje i nie będziemy rozliczać sami siebie sensu swojego życia w świetle tekstów romantycznych. 10 lat później w niesamowitej słowiańszczyźnie sama pani profesor stwierdziła, że niestety
romantycyzm trwa i to pod postacią najgorszą, takich spetryfikowanych figur romantycznych, wąskich, cząstkowych narracji, które mają, no, stanowią niestety świetne podłoże dla mitów nacjonalistycznych, czyli to jest jakby taki moment, kiedy w polskiej kulturze pojawia się ten Blut und Boden, prawda, czyli taka ziemia i krew. Tak, taki mit romantyczny z romantyzmu niemieckiego, trochę przeniesiony, herderowski mit krwi i ziemi. Ale znowu, kultura polska w tej chwili, to zauważyć można w kilkunastu, niekoniecznie bardzo wybitnych powieściach, ale także i w rozmaitych spektaklach teatralnych, między innymi w Dziadach, zrealizowanych przez Zadarę. Dostrzec można poszukiwanie tego, co w romantyzmie w dalszym ciągu będzie romantyczne, ale zarazem będzie działało na rzecz dzisiejszego momentu. Tak? Więc na przykład widzimy, jak powracają rozmaite wątki typu sobowtórowość. Tak? Trochę przyłożone do dzisiejszego myślenia o awatarze, ale zarazem jakby wyraźnie wyprowadzone z romantycznego motywu sobowtóra. Mamy także, i to jest nieprzedawniony motyw kultury polskiej, dziady. Dziady w sensie absolutnie najdosłowniejszym, to znaczy właśnie tego obrzędu bardzo uporządkowanego i zarazem najbardziej anarchicznego w kulturze polskiej. Bo to jest przecież ten obrzęd, na który wzywamy, zapraszamy duchy. Duch potrafi być nieprawdopodobnie groźny. On potrafi rozwalić każdy porządek społeczny. Przyzywanie duchów mieliśmy w kulturze polskiej w połowie lat 80. To jest taka bardzo piękna seria książek, które usiłowały poszerzyć obrzęd dziadów, by kultura polska wreszcie dopisała do swoich ceremonii upamiętniania, żeby dopisała Żydów, Łemków, Białorusinów, Litwinów, Niemców, którzy tutaj żyli, dopóki nie poszerzymy tego grona duchów upamiętniamy każdego roku, dopóty zawsze będą nas nawiedzały pod postacią dużo groźniejszą, prawda? To znaczy taką postacią właśnie anarchiczną, która rozwala. I teraz mamy, jak sądzę, kolejną próbę tego samego rodzaju. Jest to poszerzanie wspólnoty, właśnie próba wytworzenia innych więzi. To jest taki proces w toku i jak sądzę, tylko tak, nie poprzez odrzucenie romantyzmu. Proszę zobaczyć. Polska nowoczesność próbowała rozwijać się między innymi poprzez wyśmiewanie romantyzmu. Wiemy już, że to się nie uda. Wreszcie może uświadommy sobie to, że to się nie uda. Zobaczcie Państwo, 1918 rok, skamandryci mówią, nie, już dość, tak? Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada, tak? Dość tych wszystkich romantyzmów, ojczyzn, teraz niech każdy z nas ma prawo do swojego życia, swojej radości, miłości. Tak? Wiosny, a nie Polski. Potem są lata 30. Znowu kolejna próba odrzucenia romantyzmu. Po wojnie tak przychodzi Mrożek, przychodzi Polska Szkoła Filmowa. Oni także zaczynają od takiej próby przełamania, pożegnania romantyzmu. To jest w gruncie rzeczy taki proces, który się pojawia, jak śmierć porucznika Sławomira Mrożka, prawda? No to jest dokładnie to samo, to jest jeszcze jedna próba, tak samo jak, nie wiem, Chłopcy Grochowiaka, albo ten jego słynny manifest, taki Karabela zostanie na strychu, prawda? Czyli cały ten romantyzm szlachecki zostawmy gdzieś tam, my tu mamy bardzo praktyczne rzeczy do rozwiązania. Wiemy już, że to się nie uda. Nie tędy droga. Trzeba zacząć dokładnie od innej strony, a mianowicie uznać się w romantyzmie swoim, tylko że przerobić ten romantyzm. Tak? Znaleźć tam idee, które pozwalają zawiązać wspólnotę. I znowu, profesor Maria Janin w tym tekście Kres paradygmatu próbowała zrobić coś innego, a mianowicie powiedzieć, przegrywa, kończy się romantyzm wspólnotowy. Ten romantyzm, który nas zobowiązywał do walki za ojczyznę, ten romantyzm, który mówił, nie istnieje ja, istnieje my. Ale w zamian za to romantyzm jest wspaniały również wtedy, kiedy pokazuje nam takie dzieła straszne, stawiające jednostkę wobec podstawowych problemów egzystencji, czyli sensu i bezsensu życia. Tak, romantyzm mroczny. Okazuje się, że teraz trzeba jeszcze inaczej do tego romantyzmu podejść, to znaczy szukać tam form wiązania społecznego, form ekspresji społecznej. To jest niesłychanie istotne, prawda? Są te dziady ustawicznie wracają.
Trzeba je już nie tylko czytać na nowo, ale również i jakby praktykować na nowo, tak? Wystawiać je na widok społeczny i poprzez owo wystawianie dziadów szukać również w romantyzmie tego, co może posłużyć wytwarzaniu tych nowych więzi i tego, co może ewentualnie posłużyć podtrzymywaniu nowych więzi. Tak? Śmiem twierdzić, że każda kolejna próba prześmiania romantyzmu, odrzucenia romantyzmu, paradoksalnie go wzmacnia. To znaczy ona czyni z niego takiego wampira. Tak? Nie da się przebić kołkiem osinowym trupa romantyzmu, bo im bardziej my go będziemy próbowali właśnie w ten sposób potraktować, tym bardziej on będzie do nas wracał pod tą postacią upiorną. To znaczy właśnie takiego truchła, wampira nacjonalistycznego, który w dodatku będzie wyrządzał rozmaite szkody. Tak? Trzeba w związku z tym wkraść się do środka romantyzmu, czytać go na nowo, wystawiać go na nowo, potraktować go jako pewną hipotezę innych więzi społecznych. To jest dobry czas, żeby Państwo się włączyli, żebyście mieli ochotę zapraszać. Bardzo proszę. Pytanie mam takie. Dlaczego to wszystko jest takie strasznie serio? Tutaj po raz pierwszy w ogóle w czasie tych igrzysk wolności grup to uśmiech, jak Pan powiedział, że od romantyzmu do węgla. Gdzie jest poczucie humoru, gdzie jest żart, gdzie jest... No, się chcę bardzo śmiechem do wszystkich. Gdzie to jest? To skoro, przepraszam, że Pan na moment się wtrącę, za chwilę może Pan mówić dalej, ale skoro myśmy wykonali jakąś normę śmiechu, to być może to pytanie należałoby zadać tym, którzy byli poprzednio. No tak, ale... Wie Pan co? Opowiadał mi po prostu ogólny klimat. Tak. Wszystko jest potwornie serio. To prawda. No i co? No ale no, cóż ja mogę odpowiedzieć? No, ja mam... Ale właśnie się humorą w literaturze gdzieś kiedyś też bywało, jak to było używano. Tak. Jak to tak, tak. Jak to jest możliwe, także w społeczeństwie, które ma... No. Wie Pan co? No, sam się nad tym zastanawiam. Jak to jest, prawda, że w takim społeczeństwie, które ma w swojej tradycji, w zbiorach literackich, nie tylko literackich, wspaniałych żartownisiów, prawda, dowcipnisiów, rozmaitych frantów, tak niewiele z tego zostaje, prawda, nie wiem, od kabaretów międzywojennych, skamandrytów, którzy także uwielbiali śmiech, żartownisiów futurystów, poprzez wspomnianego Mrożka, ale także, nie wiem, Gałczyński, Kabaret Starszych Panów, to po prostu mamy tego mnóstwo. Jakaś odpowiedź jest chyba taka, że istnieje pewien ten dowcip, ten humor, który... Inaczej. Ja będę zawsze do literatury wracał i od literatury wychodził, więc proszę mi wybaczyć. Takie, mój znajomy mówił, każdy ma swoje kółko zainteresowań. Państwo też macie jakieś swoje, nie wnikam w to. Gombrowicz, Transatlantyk. Wszyscy wiemy tak mniej więcej, jak to się toczy, prawda? Rzecz zmierza ku strasznemu rozwiązaniu. Ojciec chce zabić swojego syna, ponieważ ten syn jest bardzo blisko takiego związku homoseksualnego z Gonzalo, a Gonzalo próbuje nakłonić, jakby wciągnąć owego chłopca w to, żeby on zabił swojego ojca. Więc nadchodzi rzecz po prostu straszna. Tak, to jest zderzenie synczyzny z ojczyzną. Otóż trzeba wiedzieć o tym, że Gombrowicz nie jest ani po stronie synczyzny, ani po stronie ojczyzny. Wbrew temu, jak wygląda takie dominujące odczytanie tej powieści, on nie jest ani po lewej, ani po prawej, tylko gdzieś po środku. I kiedy za moment już syn uderzy ojca, a ojciec być może dźgnie swojego syna, nie wiadomo skąd, pojawia się to, o co Pan pyta. Śmiech. Ale jaki śmiech? Jakże cudowny śmiech. Gargantuiczny, karnawałowy, taki, że się ze śmiechu zataczają. A tam ktoś ze śmiechu popuszcza,
popierduje, z nosa mu leci, tam turlają się po ziemi. Oj, nie mogą już wytrzymać, brzuchy im się trzęsą. To jest prawdziwy śmiech, taki śmiech, nad którym nie można zapanować. Po co on jest Gombrowiczowi? Otóż on jest po to, że śmiech tak naprawdę powinien godzić nas z pustką, która rozlega się pod powierzchnią życia społecznego. Nie istnieją podstawy absolutne. A tylko wtedy, kiedy wierzymy w to, że takie podstawy absolutne istnieją, gotowi jesteśmy kogoś zabić w imię tychże zasad. W momencie, w którym widzimy, że tak naprawdę żyjemy w świecie nieugruntowanym, tak? Nie ma żadnej gwarancji sensowności naszych działań, ręka wzniesiona do ciosu opada i wybuchamy śmiechem. Zamiast się zabijać, spróbujmy ze sobą się pośmiać. To jest ten śmiech, który powinien się w kulturze polskiej pojawiać. Na taki śmiech stać jednego, dwóch, trzech ludzi. Jeśli tego śmiechu nie ma, on jest bardzo trudny, to dominują dwa. Pierwszy jest militarny, drugi koszarowy. Ten pierwszy ma w sobie coś upokarzającego. Niestety. Dlatego, że zrozumieć dowcip może tylko ktoś, kto ma odpowiednią kompetencję kulturową. I wtedy wyobraźmy sobie, tak? My się śmiejemy, a ktoś obok nas nie rozumie, o co chodzi. On jest upokorzony. A ten drugi śmiech, koszarowy, to jest taki, który w nas wywołuje reakcję repulsji, prawda? Z czego się śmieją durnie jedne, prawda? Więc wcale nie jestem pewien, że pytanie pańskie nie znajduje niepokojącej odpowiedzi, a mianowicie jest śmiech, tylko że on się w tej chwili dokłada do tego samego podziału społecznego, w którym my żyjemy. Czyli znowu świetnie zadziała ten, kto zacznie wymyślać takie dowcipy poprzekątne, tak? Takie trawersujące, istniejące podziały, prawda? Nieznośne są na przykład kabarety polskie, dlatego, że one są jakby poniżej polskiej rzeczywistości. One jakby eksploatują dokładnie te same podziały, które już istnieją, prawda? Natomiast ktoś, kto by zaproponował humor, taki poprzekątny, zwycięży. Ale Ja bym został specjalistą, emerytowany przed poruszyłeś mnóstwo tematów. Ja pośrednio panu powiem, że sam opis trupła wampira romantycznego, który do nas przychodzi, nachodzi, był tak fantastyczny, że zapamiętam to świeżości tej dokumentacji. Ale poruszyłeś mnóstwo wątków, które zostało w tej dyskusji poruszone sporo wątków. I jeden, to który nie ma czasu, ale zwrócić uwagę, że konsekwencją zastosowania alegór, epistemologii i epistemicznej do polityki stała się koncepcja postawy, z którą przy naszym doświadczeniu, którą musimy uznać i najpewniej w najbliższym czasie sobie z tym nie poradzimy. Po prostu kryteria jakiekolwiek, o których kiedy mówiłeś, o których się mówi, przestają istnieć, dlatego że postawa rzeczywiście pojawia się w postaci Trumpa, prezesa Macierewicza, który wczoraj mówił o sprzedaży, czy przedwczoraj o sprzedaży Izraeli i tak dalej. Ale jest coś jeszcze ważniejszego. Jeżeli rzeczywiście twoja diagnoza dotycząca poszukiwania języka, poszukiwania narracji i twój zakład, królestwo za narrację, to ja powiem, że ty już w tej drugiej części swojej wypowiedzi to królestwo znalazłeś i narrację znalazłeś. Zaproponowałeś coś, co jest moim zdaniem pozytywne i pożyteczne. Stanie się autorem nowego odczytania romantyzmu. Zrób z tych duchów, o których tak pięknie mówiłeś, z tych duchów zapomnianych szoków, używając tytułu słynnego filmu, bo tylko Polacy mieszkają na tej ziemi, prawda? Że zrób pewną narrację, na
jednym dodatkiem, dziękuję bardzo, z jednym dodatkiem. Dobrze by było, jak sądzę, zobaczyć, jak bardzo żywo i ciekawie dzisiaj reagujemy w życiu społecznym, w życiu kulturalnym na coś, co nas wciąga. Tak, wciąga w takim sensie wspólnotowym, trochę angażuje, pozwala nam jakoś działać, więc nie tylko wymyśl narrację, ale wymyśl właśnie pewnego rodzaju działanie, praktykę, tak? To jakby wciel tę narrację, jakieś minimalne działanie. To jest ten nowy dzisiejszy sprawdzian, tak? Mam wrażenie, że przełamuje się nowoczesność, nie tylko dlatego, że kolejny wariant oświecenia przegrał, tak? Mam wrażenie, że oświecenie jednak poniosło jakąś klęskę w Polsce. Przełamuje się... No w Polsce. Nie tylko w Polsce, masz rację, tak. Przełamuje się nowoczesność również i w takim sensie, że nowoczesność była racjonalistyczna, ta dzisiejsza ponowoczesność albo coś innego jest dużo bardziej nastawiona na afekty, prawda? Nowoczesność była indywidualistyczna, ta ponowoczesność jest prowspólnotowa, ona jednak mówi, To jest ten najważniejszy dzisiejszy kierunek działań. Znajdź więź, stwórz więź. Więc jakby z tego punktu widzenia fajnie by było, ciekawie jest wtedy właśnie, kiedy nasza narracja jakoś się przekłada na pewną elementarną praktykę wiązania społecznego. W większości swoich wypowiedzi mówiła o tym, że Polacy tworzymy te więzi poprzez walkę z czymś, poprzez organizowanie się przeciwko czemuś, a nie dla czegoś. Tutaj troszeczkę ciężko z nimi rozmawiać na tym samym poziomie, ponieważ muszę przyznać, że takiej literatury jak Pan z tym nie czytam. Ja czytam raczej fakt, raczej reportaż. Bardziej naukowe rzeczy. Zupełnie nie jest moim stylem, więc ciężko nawiązać do tego, natomiast jakoś mówi się o społeczeństwie, wspólnocie, to zawsze nie do końca wiem, czym się mówi. Dlaczego? No, nie wiem, czy mojego życia mam już 50 lat, przeżyłem, wszyscy wiemy. I to, co Pan mówi, tak? Najbliższe otoczenie, najbliższa rodzina, a później nic. To nic może powstać, może zrobić wypełnione czymś, dopiero kiedy sami będziemy chcieli to wypełnić. Jeżeli walczymy tylko przez całe życie przeciwko czemuś, organizujemy się przeciwko czemuś, to tak naprawdę to jest tylko na chwilę. I przepraszam, moim zdaniem, przeczytać nie bardzo może. Może słuchaj. Aha. Wie pan co? Prawdę mówiąc, trochę mnie pan zmartwił, kiedy powiedział, że nie czyta pan tej literatury, a tylko... ale potem nie pan pocieszy, kiedy ja nie przeczytałem reportaże. Bo reportaże właściwie od dawna już, znaczy autorzy reportaży dawno już wiedzą, że ludzie rzeczy tworzą literaturę, nieco innym stanem skupienia. Oni jeszcze... Najlepsi. Najlepsi, tak. Tych warto czytać, tak. Więc ja w tej literaturze reportażowej, polskiej, świetnej literaturze reportażowej, tak mam na myśli, nie wiem, Marcina Kołodziejczyka, Nesterowicza, oczywiście Szczygła Nowaka, tak, no to jest jasne, prawda, ale z tych nowych reportażystów, to ja tam właściwie dostrzegam dokładnie ten sam obraz społeczeństwa, o którym mówimy. Tak, jeśli wziąć pod uwagę na przykład reportaż Piotra Nesterowicza, cudowny, tak? Obraz takiej społeczności właśnie, która istnieje siłą pewnego oporu w pewnej sprawie, przeciwko pewnej sprawie. To jest jakiś problem, ale sądzę, że nie dotyczy tylko i wyłącznie społeczeństwa polskiego. Demokracja i liberalizm mają w sobie coś, co działa na rzecz indywidualizacji. Tak? To są bardzo silne tendencje rozwojowe, tendencje cywilizacyjne. A teraz uświadamiamy sobie,
że tym większe szanse będziemy mieli na przetrwanie i polepszenie egzystencji, jeśli będziemy się łączyć. Więc trwa pewnego rodzaju wyścig do złóż więzi, tak? To jest niesłychanie istotne. Zaczynamy sobie z tego zdawać sprawę, że powinniśmy być coraz bardziej solidarni. Tylko jedni myślą o tym, że można, że wystarczy, żebyśmy byli solidarni jakby na stałą modłę, narodowo, katolicko, narodowo, religijnie i seksualnie, prawda? A inni uważają, że tak naprawdę te więzi powinny tworzyć się według zupełnie innych wzorów i one powinny uwzględnić również podmioty poza ludzkie. Prawda? Że powinniśmy to poszerzyć. Trwa wyjść do tych narracji, tak, które zdołają przekonać społeczeństwo, napchnąć społeczeństwa, ale również i do praktyk. Więc ja sobie tak wyobrażam, może trochę idealizacyjnie, że wszystko to, co robimy na niskim poziomie życia społecznego, chociażby zorganizowanie takiego kongresu czy takich igrzysk wolności, choćby to, że się tutaj zjechaliśmy, tak? Odkładając na bok nasze sprawy, że poświęcacie nam swój czas, że słuchacie, że zadajecie pytania, że w kuluarach będziecie nawzajem jeszcze wymieniali jakieś uwagi, że wymienicie być może kontakty, tak, adresy, że będziecie ze sobą te kontakty utrzymywali. Więc te wszystkie praktyki z bardzo niskiego poziomu życia społecznego podlegają dzisiaj takiemu sprawdzianowi: skuteczności, trwałości. Ile jesteśmy w stanie zrobić w ramach konkretnej konfiguracji, tak? Na ile jesteśmy w stanie w ogóle namówić ludzi do tego, żeby się zrekonfigurowali, prawda? Bo to jest mimo wszystko, mówię to z całym szacunkiem i uznaniem dla organizatorów, to jest w miarę tradycyjna forma, prawda? Taka, powiedziałbym, dość konwencjonalna. Niewiele z nich wyniknie. Chyba żebyśmy się osobno namówili, żebyśmy wykorzystali to spotkanie, na przykład do tego, że wyjdziemy na ulicę i co? Proszę? Na przykład, tak, no ale kto nas zrozumie, co wtedy odzyskamy, tak, więc tak, skuteczność i trwałość. Żeby mieć te dwie rzeczy, skuteczność i trwałość, to trzeba mieć ową więź, która jest ponad jedną sprawą, a od tego jest właśnie narracja. Ja celowo używam tego określenia, ponieważ to jest coś innego niż fabuła. Więź, narracja potrafi wiązać zjawiska, podmioty, rzeczy, wydarzenia hybrydyczne. Tak? Trochę właśnie jak u Olgi Tokarczuk w tej narracji czy kompozycji konstelacyjnej. Niestety nie mam w związku z tym konkretnej odpowiedzi na pańskie pytanie. Wydaje mi się natomiast, że ten sprawdzian z więzi, jej trwałości i skuteczności przechodzą wszyscy. I oferta zasadnicza jest taka. Ta pierwsza jest stare żądanie, które oczywiście nie mogą już być stare. Tak? Zobaczcie Państwo na przykład ostatnią powieść Welbecka, tak? Czyli tą Sumizją, czyli Ulewę. Ta powieść została w zdecydowanej większości źle odczytana. Tak? Bo sądzono, że to jest tak naprawdę jeszcze jedna wypowiedź islamofobiczna. Nieprawda. To jest powieść, która mówi o tym, jak klasa średnia, tak, średnia i wyższa średnia we Francji tak naprawdę dogaduje się z nowym prezydentem i nowym uczestnikiem rządzenia, czyli właśnie wyznawcami islamu, dogaduje się dla zachowania swojego status quo. Oni są zwycięzcami w tej powieści, a jedynymi przegranymi, czyli jakby te dwie grupy przegrane, to są tak naprawdę uchodźcy, prekariusze, prawda, cała ta biedota, która się szpędza po miastach francuskich oraz kobiety. Natomiast to centrum, prawda, takie bardzo patriarchalne i teraz wyłaźnie, tak, nieprzerobiona lekcja, nie do końca przerobiona lekcja feministyczna przez społeczeństwo francuskie, oni wygrywają, prawda, oni zostają w środku. Co w ten sposób Welbeck mówi? Także można utworzyć pewien sojusz z nowymi siłami dla pozornego odtworzenia starej tożsamości. Tylko że to jest oczywiście wyłącznie na krótką metę, dlatego że siłą napędową rozwoju francuskiego tam jest jednak kapitał, który przychodzi z krajów muzułmańskich. Prawda? On prędzej czy później upomni się o swoje, on zacznie wpływać na aktualną pozycję klasy średniej. Więc jedna ścieżka jest taka, prawda, czyli Polska dla Polaków, a druga ścieżka jest dużo trudniejsza, to znaczy właśnie to jest taka, co może nas połączyć,
przy zachowaniu istniejących tożsamości, ale dla zupełnie innych celów i z wykorzystaniem innych jeszcze elementów tożsamości, takich właśnie, które zasadniczo są wykluczane, prawda? Trzeba poszerzyć owe wspólnoty, trzeba uwzględnić inne jeszcze podmioty. Tak? U schyłku lat 80. Bruno Latour powiedział, że trzeba zmienić model budowania demokracji. Do tej pory najpierw był parlament, potem było obywatelstwo. Czyli zbiera się parlament i mówi, obywatele pełnią praw, jest ktoś, kto kończy lat, powiedzmy 18, a ma prawa, bierne prawa wyborcze uzyskuje ktoś, kto ma lat 25. Latour mówi, trzeba to odwrócić, najpierw obywatelstwo, potem parlament. Najpierw obywatelstwo, czyli włączymy rośliny, wody i zwierzęta. Francuzi się zaczęli z tego śmiać, a Niemcy powiedzieli, a nam się ta idea podoba. Trzy landy, włączymy to do swoich obrad, prawda? To jest właśnie ta idea nowego łączenia nowej wspólnoty. Na razie ona tam trwa. Obie gdynie ludzkie postaci autobusu czeka, który ma zawieść państwa w inne miejsce, zdaje się na koncert, który będziemy powoli finiszować. Właśnie konkluzja, w zasadzie wyjąłem się odpowiedź na pytanie, którego nie podjęliśmy jeszcze tutaj jest. To jest, czym naprawdę był kongres kultury? To są dwie interpretacje. Jedna jest taka jakby w duchu pańskiego pytania, czy on był za, w jakiej sprawie czy przeciw. Oczywiście wiele osób nie ma mówić, że to był kongres przeciwko. To była mobilizacja przeciwko rządom PiS, ministrowi Wilińskiemu i tak dalej. Ja mam powiedzieć, że jest inną motywacją. To znaczy, że moim zdaniem to wskazuje, że tak naprawdę właśnie państwo tej rodzice przestało być istotne. Że kultura właśnie wylewająca się z tej mapy w Polsce jest tak olbrzymim obszarem złożonym, że ona sobie poradzi, jak nie wiem, ale sobie poradzi nie jest do zawłaszczenia przez nikogo. I że to jest zupełnie inna rzeczywistość w tej chwili. Czy właśnie produkuje nowe narracje, czy energia, te więzi, które powstają w trakcie kongresu, to przełożą się na nowe instytucje, na przykład regulujące życie kulturalne i tak dalej. Nie wiem, ale właśnie jak swoje opinie, jako uczestnika, jak najbardziej. Jak najbardziej tak, nie dostrzegam tego przejścia. Tak? Z całą pewnością wypowiedzi krytycznych pod adresem rozmaitych praktyk z rozmaitych okresów nie zabrakło, ale zasadniczo ten największy zysk poznawczy polega właśnie na tym, że uświadomiliśmy sobie, że nasze języki interpretacyjne nie przystają do owej wielości, o której wspomniałeś. I z tego oczywiście wynikają pytania i zadania, prawda? Jak to podtrzymać, jak nie zgubić podmiotów słabszych, bo tak ty mówisz, kultura sobie poradzi, ale właśnie inna sprawa jak. Inaczej sobie poradzi kultura w dużych miastach, Łódź, Warszawa, Kraków, prawda? Ale jak sobie poradzi w małych miasteczkach, jak sobie poradzi w niewielkich miasteczkach, prawda? Większość Polski to są tak naprawdę małe miasteczka pomiędzy 2 a 20, 2 a 30 tysięcy mieszkańców. Więc z całą pewnością to był kongres, który bardzo wiele rzeczy uświadomił. Jak chodzi o koncepcje interpretacyjne, bardzo wiele zadań, ogromna rola edukacji. Właściwie we wszystkich panelach, bez względu na to, jaki był jej temat, podkreślano rolę edukacji. Tak? Oraz tego, o czym ty mówiłeś poprzednio, to znaczy tej relacji centrum w peryferię, że trzeba jakby przeciwdziałać takiemu pogłębianiu się tej relacji, która niestety utrzymuje peryferia w pozycji służebnej i w takiej pozycji, z której łatwo trenować się, prawda, wydobywając stamtąd. Więc jak najbardziej był to taki kongres otwierający, poszerzający horyzonty. Dziękuję serdecznie. Zachęcam Państwa do lektury najnowszej książki, nie tylko najnowszej, ale zwłaszcza ta, bo jest jeszcze ciepła, nie nawet się pokazała. Poproszona mapa. Dziękuję za gościnę, którą włożył. Organizatorom i niektórym za umożliwienie tego spotkania i pewno przyjedziemy tutaj jeszcze z innymi pomysłami. Zapraszamy też Państwa do podpowiadania tego, co ważne i o czym moglibyśmy wspólnie porozmawiać. A dzisiaj proszę jeszcze, bo rozumiem, że wiedzę się nie skończył, więc udanego wieczoru. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Wieczyska, wyjeżdżają głos.